Hej kochani, witam się z wami serdecznie w kolejnym vlogu. Przed chwilą zakończyłam jednego i zaczynam drugiego. Co Antoś? Co ten Antek wymyśla? Bawi się na schodach. Antoś, zejdź stamtąd. Idziemy się umyć, bo później jedziemy do babci Halinki. Uwaga. Halinki. Kochania? Kocha cię. Ja mogę jeść takie... Dinozaura? Możesz wziąć takie od dinozaura. A czemu? No bo to jest twój dinozaur i możesz sobie go zabrać. A mogę tego? Możesz. Czemu? Daj, mama ci weźmie te samochodziki. Daj samochodzik. Bo nie zejdziesz. Taki dostał autka wczoraj Antoś od babci i dziadka. Od babci Joli i dziadka Pawła. Dinozaur. Ale to? Kupił dziadek te babci Halinki. Od babci Joli. Babci Joli. Matkowi się milą i imiona. O! Nie. Że to kupił dziadek od babci. Proszę. Daj sobie to do kuchni i idziemy się umyć. No temu. Tu sobie to położysz? Tak. No to chodź, idziemy się myć. A czemu, a nie tak chłopcze? Idziemy się umyć. Kochani, witam się z wami bardzo serdecznie w kolejnym vlogu. Dzieciaki, jak widzieliście, tam sobie urzędują. Malutka już się denerwuje na brzuszku. Muszę ją przełożyć. A Joś. O, co to za nerwki? Cicho, kluseczko. No i tak, obiad się robi, ziemniaki wstawione, postawione, jak kto woli. Kurczaczek się robi w piekarniku. O, duch przyszedł. Jeju, jak ja się boję ducha. A to Antoś, tylko widzicie, nie bójcie się. O, jak się boję ducha. To Antoś! To tylko mój Antoś, który co to ma na czole? A, nie wiadomo co to. No, także tego. Czeka mnie rozrywka. Nienawidzę chodzić do stomatologa. Pokazać wam? Moje zęby. Żartowałam. Nie będę wam pokazywać. Mleko odciągnięte, oczywiście nakarmiłam malutką, no ale w razie W, jakbym miała tam siedzieć, jadę na 15 i mam nadzieję, że mnie przyjmą, ponieważ przyjmują tylko do 17, a pewnie mam ze dwa ubytki na bank, to jest minimum, także pewnie będę musiała jeszcze jechać jutro. Dobrze, że mama ma wolne. Jesteś duch? Jak się boję ducha! No to jadę, myszki! No to jadę, myszki, kiszki. Kapturnik zakapturzony, bo co? Wypada. Tak pada. O, tak. Tak pada. I od tej pogody mi już chyba tak bije. Temu tak się zachowuje. No ale co? Głupki na świecie też są potrzebne. I tą to sentencją kończę i jadę. I trzymajcie kciuki, żeby mnie przyjęli. No i dojechała. Ciekawe, czy mnie przyjmą. Jak był taki korek. Lecę. Hej kochani, widzicie dziecko, które rzuca w pomarańczowe wiaderko? Tam jest mój syn, gdy ja jestem tutaj. A ta pani z założonymi rękami to moja mama. Tam jest Antek. Jest godzina 20, on dalej nie wrócił z placu zabaw. No, jak widać, ja wyglądam jak wyglądam. Walić to.
W ogóle dzisiaj mam jakieś odpały, nie wiem czemu, zachowuję się czasami jak jakaś nawiedzona dzisiaj, jakaś żurnięta. No ale czasami trzeba się tak trochę odmurzyć swoją głupotą, bo by się zwariowało. Nie wiem czy wam mówiłam, nie, powiem wam jeszcze o tym Antku. Była godzina w 7:30, przed 20:00 i malutka zaczęła tak ciumkać cumelek, smoczka, że o mało nie zjadła go z wózkiem, bo była już bardzo głodna. Mówię, Antoś, chodź do domu, chodź do domu. Nie, on nie pójdzie. Jeszcze przyszedł Gabryś, jego kolega. Nie, on nie pójdzie. Więc wzięłam telefon, bo trochę mi go żal, wiecie, było zabierać z tego placu zabaw. On by poszedł, gdyby widział, że ja idę, to też by poszedł, płakałby, ale by poszedł i za chwilę się uspokoił. Ale wiedząc, że w piątek znowu wyjeżdżamy, że znowu miesiąc będzie się nudził, będzie sam, no nudził. My staramy się mu jakoś zapewnić rozrywkę, no ale jednak miesiąc go znowu tutaj nie będzie, to chciałabym, żeby jak najwięcej czasu spędził między tymi dziećmi. Więc wzięłam telefon, zadzwoniłam do mamy, czy przyjdzie do Antosia. No i przyszła do niego, bo prasowała, zostawiła prasowanie i przyszła. Myśmy wróciły do domu, nakarmiłyśmy się i tutaj leży nasza kluska. No, tu. Moja ciocia dzisiaj ją określiła jako budyń. Nasz budyń, ty jesteś? No ty! Ty śmieszku, ty jesteś! A co ci się ta goćka szklą? Śpiąca jesteś? Nie będę płakać, co? Duciu. No. I nie kąpałam jej już dzisiaj, obmyłam ją tylko tak na przewijaku, tym bardziej, że coś mi kicha. I nie wiem, czy coś ją po prostu wierci w nosku, czy jakiś katar się zbiera. O, słyszę, że Antek wrócił, więc kochani, będę go ogarniać. Ja u dentysty, pani doktor założyła mi takie lekarstwo, coś w tym stylu, taki fleczer, żeby był na miesiąc. Mam nadzieję, że mi to wytrzyma. Jutro chyba też się przejadę, bo jest moja pani doktor w przychodni, a mam jeszcze dwie takie maleńkie dziurki do zrobienia. I mam nadzieję, że to są maleńkie dziurki, bo ta też miała być maleńka. Jak pani doktor mi to rozwierciła, to myślałam, że umrę. Ale ja mam takie zęby, że wydaje się, że dziurka jest malutka, a pod spodem dzieje się jakaś masakra. No ale nie boli mnie ten ząb, bo mówiła, że jak będzie boleć, to żeby jutro rano przyjechać. Ale nie boli. I stwierdziłam, że no skoro jest pani doktor, to pojadę zrobić jeszcze tego jednego zęba. Tym bardziej, że coś u góry, tu już w Norwegii czułam, że coś się dzieje. Chociaż jednego zęba mam odnerwionego, usunięte nerwy. A jednak no coś się tam obok dzieje. Więc pojadę sobie chyba to zrobić. No zobaczę. No i mam malutką, tu taką malutką dziurkę. No mam malutki jeszcze ubytek w tam. I to wszystko efekt ciąży. To samo miałam przy Antku. Po prostu pełno małych ubytków, tak do pół roku, jak on się urodził, tak ze mnie ciąża. Zresztą mojej mamie też bardzo się sypały zęby, psuły się zęby, jak nas urodziła po ciążach. No i muszę teraz pouzupełniać te ubytki, tak więc jeżeli jak tylko wrócę z Norwegii, to muszę się umówić do pani doktor, ponieważ od 5 sierpnia ma już urlop, tak więc będąc jeszcze w Norwegii, muszę to załatwić i ten. No a wiecie co jest najgorsze? Że nie byłam u ginekologa. Ja sobie o tym totalnie zapomniałam. Kolejna rzecz. O, dzieci przebadane, a ja znowu nie, ale też już teraz tego nie załatwię, dopiero jak przyjadę. Okej, mój Antek wrócił w końcu do domu. Idę go ogarniać. Kochani, dziękuję wam, że jesteście z nami. Subskrybujcie kanał, kciuk do góry. Kciuk do góry. Bądźcie z nami na bieżąco. Słyszycie? I do usłyszenia w następnym filmie. Subskrybować i odwiedzać nasz Instagram, bo jest nas prawie 1000 na Instagramie. Tutaj jest już nas prawie 5000, a tam jest nas tylko 1000. Więc subskrybować i obserwować na Instagramie. Zachęcam, nie zmuszam. Papa. Jak ja wyglądam? Dramat. Matka, ogarnij się.